Good evening. Dobry wieczór. It's so good to be back in Ustroń. Dobrze być z powrotem w Ustroniu. Did I say it right? Ustroń. Ustroń. Good. In Bethel Church. W kościele Bethel, tak? I used to pastor Bethel Church. Kiedyś też byłem pastorem w kościele Bethel. But it looked different then. Ale wyglądał inaczej niż ten. It's good to be back. Dobrze być znowu u was. I was here, I don't remember when, last year, sometime. Chyba w tamtym roku tutaj byłem, prawda? Już nie pamiętam dokładnie. And I always look forward to being with you. Zawsze wyglądam tego momentu, żeby być tu. We serve the same Lord. Służymy temu samemu Panu. We belong to the same church. Należymy do tego samego kościoła. Amen. Amen. It is the Lord's church. I to jest kościół pański. I'm glad I belong. I ja cieszę się, że do niego należę. I bring greetings to you from my wife. Przywożę wam pozdrowienia od mojej żony. She is back in Texas at this time. Została w Teksasie tym razem. She's not doing too well. No i szczerze powiem, nie jest zbyt zdrowa. So please, when you pray, więc proszę, gdy będziecie się modlić, pray for her. Módlcie się też o nią. Pastor made me feel good. Pastor sprawił, że czuję się dobrze. He said to Mirek. I mówi do Mirka tak. I can't believe he is still going. Ja nie wierzę, że on ciągle tak dobrze się trzyma. But I'm still here. No ale ja jestem. I'm a little older. Już jestem trochę starszy. Not any smarter. I wcale nie mądrzejszy. But I'm closer to heaven. Ale bliżej nieba. Aren't you? A wy? I believe Jesus is coming soon. Ja wierzę, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. I want to talk to you about Jesus tonight. Chciałbym dzisiaj mówić o Jezusie. What else can we talk about? Zresztą o czym, że innym mielibyśmy mówić? We have a saying in America. Mamy takie powiedzenie w Ameryce. What the world needs now. To, czego świat potrzebuje teraz. Is Jesus. To jest właśnie Jezus. Jesus is what the world needs now. Jezus jest tym, czego świat potrzebuje dziś. Our world seems to be getting darker all the time. Bo świat wydaje się, że właściwie jest na nim coraz ciemniej. In America we have so much evil. W Ameryce tyle zła się panoszy. There seems to be so much violence. Wygląda na to, że i coraz większa przemoc. But please remember. Lecz proszę pamiętajcie. America is a big country. Ameryka to wielki kraj. And there are some who are evil. I są tam źli ludzie. But there are still many who hold to the name of Jesus. Ale jest też wielu, którzy trzymają się imienia Pańskiego. He is the answer. Bo on jest odpowiedzią. He is the Lord of life. On jest Panem życia. And he is the light of the world. I on jest światłością świata. We think the world is getting darker today. Myślimy, że dzisiaj świat pogrąża się w ciemności. And it seems to be. I wygląda, że tak się dzieje. But there has been a time. Ale był czas. When the world was darker than it is today. Gdy świat był w jeszcze większej ciemności niż dziś. Go back in time 2000 years. Gdybyśmy się cofnęli 2000 lat wstecz. The world was dark. Świat był w mroku. Malachi was the last Old Testament prophet. Malachiasz, ostatni prorok Starego Testamentu. And he closed out the words of his prophecy. I zamyka słowa swego proroctwa. The Lord speaking to the world. Pan przemawia do świata. Saying that there is a day coming. Że nadchodzi taki dzień. When the Lord is going to judge the earth. Gdy Pan przyjdzie sądzić niebo i ziemię. Then it was so dark. Że jest taka ciemność. After Malachi's time. Ale po czasach Malachiasza. 500 years. Prawie 500 lat. No prophet. Nie było proroka. No preacher. Nie było kaznodziei. Darkness came upon the earth. A ciemność była nad ziemią. In the form of the Roman Empire. I w rzymskim imperium. There were some Jews who fought against them. Byli Żydzi, którzy walczyli przeciwko temu imperium. But they fought only in their own name and in their own strength. Ale walczyli w swoim własnym imieniu, o własnych siłach. And eventually they were defeated. I w końcu i tak ich pokonano. But God said, ale Bóg powiedział, there's a day coming, że idzie taki dzień, nadchodzi. When the light of heaven, kiedy światło z nieba, the Son of righteousness, gdzie Syn
sprawiedliwości. Shall come with healing in his wings. Przyjdzie z uzdrowieniem na swych skrzydłach. Everywhere there was blood. Wszędzie, gdzie była krew. And darkness. I ciemność. No voice of God. Nie było głosu Bożego. No sign of hope. Nie było znaku nadziei. But God was watching. Ale Bóg patrzył. He saw the darkness of the earth. Zobaczył ciemność na świecie. And he said. I powiedział. It is time. Oto czas. The day has come. Przyszedł dzień. I will send forth the light. Pośle światło. I will send the Son of Heaven. Pośle Syna Niebios. His name shall be called Jesus. A jego imię będzie Jezus. Joseph, you get the privilege of being his earthly father. Józefie, będziesz miał przywilej być jego ziemskim ojcem. And you will give him the name. I dasz mu imię. Jesus. I nadasz mu imię Jezus. Jesus. Jezus. I met a young man many years ago. Wiele lat temu spotkałem młodego człowieka. I was working with Teen Challenge. Pracowałem wtedy dla Teen Challenge. And this young man came to us from Puerto Rico. I ten młody człowiek przyjechał do nas z Puerto Rico. He had a brilliant education. Miał dobre wykształcenie. He was an accountant. Accountant, he did books, business. Aha, był księgowym. He owned his own company. Miał swoją własną firmę. He had everything. Miał wszystko. And then he began to smoke marijuana. I ale zaczął palić marihuanę. Just to relax. Tak tylko dla relaksu. He said I lived under a lot of stress. Mówi, żyję w takim stresie. Marijuana gave me some relief. Że marihuana troszeczkę mnie tak rozluźni. But soon it did not work anymore. Ale już wkrótce przestała i ona działać. And so I graduated to cocaine. A więc przeszedł wyżej na kokainę. But soon cocaine was not enough. Ale wkrótce i kokaina nie działała. And I went to heroin. I wtedy przeszedł na heroinę. I injected heroin into my veins. I mówił, wstrzykiwałem heroinę w mężyły. He showed me portions of his body. I pokazywał mi części swego ciała. Veins everywhere were broken and collapsed. Te żyły były poniszczone w różnych miejscach. He said, I shot heroin everywhere it was possible. Mówi, wstrzykiwałem już heroinę w każde możliwe miejsce na ciele, gdzie da się wstrzyknąć. Until eventually only under my tongue. W końcu już mi miejsce zostało tylko pod językiem, żeby wstrzykiwać. He was crazy. On był szaleńcem. Drugs had taken his mind. A narkotyki zabrały jego rozum. His life. Jego życie. And his peace. I jego pokój. And he came to Teen Challenge. I przyszedł do Teen Challenge. Nothing could bring him peace. Nic nie mogło dać mu pokoju. Even after he came to Teen Challenge. Nawet po tym, kiedy przyszedł do Teen Challenge. The horrible, devilish dreams of his past would come back. Te straszliwe, wyniszczające, demoniczne sny z jego przeszłości przychodziły. His body would shake. Jego ciało się trzęsło. He could not be still. Nie potrafił wystać w pokoju. The only thing that could bring him peace. Jedyne, co mogło dać mu pokój, we would gather around him, to gdy stawaliśmy wokół Niego, lay our hands on his body, kładliśmy nasze ręce na Jego ciele and began to call the name of i wzywaliśmy Jesus. Nad Nim imienia Jezusa. Jesus. Jezu. Jesus. Jezu. There's just something about that name. Jest coś takiego w tym imieniu. He had peace. On miał pokój. Only through Jesus tylko Christ. Przez Jezusa Chrystusa. In the book of Philippians, w księdze, w liście do Filipian, the Apostle Paul, apostoł Paweł, he's coming to the end of his ministry. Dochodzi do końca swojej służby. And he's writing to his favorite church. I pisze do swojego ukochanego kościoła. And he talks about Jesus. I mówi im o Jezusie. In the second chapter. Przejdźmy do drugiego rozdziału. He says, wherefore God has highly exalted him. Mówi, dlatego Bóg szczególnie go wywyższył. And given him a name. I obdarzył imieniem. That is above every name. Znaczącym więcej niż wszelkie inne. That at the name of Jesus. Aby na imię Jezusa. Every knee shall bow. Zgięło się każde kolano. And every tongue shall confess. I aby każdy język wyznawał. Everything in the earth, w niebie, everything under the earth, w niebie, na ziemi, pod ziemią, everything shall declare, aby wszystko, każdy język wyznawał, that Jesus Christ is Lord, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen. Amen.
Jesus Christ is Lord. Jezus Chrystus jest Panem. That's the answer. Oto odpowiedź. That's what the world needs today. Oto czego ten świat tak dziś potrzebuje. Politics we do not need. Polityki nam nie trzeba na tym świecie. Wars we do not need. Wojna nie jest potrzebna. What we need is Jesus. To co jest nam potrzebne to Pan Jezus Chrystus. At the name of Jesus. To imię Pana Jezusa. Every knee shall bow. Każde kolano się zegnie. And every tongue confess. A każdy język wyzna. That Jesus Christ is Lord. Że Jezus Chrystus jest Panem. When everything else fails. Kiedy wszystko inne zawiedzie. When there is nothing in life that will work for you. Kiedy nie ma już w życiu niczego, co by dla ciebie działało. We still have Jesus. Ciągle mamy Pana Jezusa. What is so great about Jesus? Co jest takiego wielkiego w Jezusie? The Bible tells us. Biblia mówi nam. He faced all of our temptations. He faced all of our temptations. On napotkał wszelkie nasze pokuszenie. Everything that you are ever going to have to face. Był we wszystkim kuszony, cokolwiek przyjdzie i na ciebie. Jesus has already been there. Jezus był już wcześniej w tym miejscu. And he did not sin. I nie zgrzeszył. You don't know anybody like that. Nie znacie nikogo innego jak on. You do not know anybody like that. Nie znacie nikogo innego takiego jak on. Only Jesus. Tylko Jezus. Only Jesus. Tylko Jezus. Was never ever guilty of failure. Nigdy, nigdy nie był winny jakiegokolwiek grzechu czy upadku. He will not fail you. I również nie zawiedzie ciebie. He is Jesus. On to Jezus. We sing a song in America. Śpiewamy w Ameryce taką pieśń. Says there is no disappointment in Jesus. Która mówi, nie ma żadnego rozczarowania w Chrystusie. He is all that he promised to be. On jest wszystkim, czym obiecał dla nas być. I believe that. Ja w to wierzę. He is everything I need. On jest wszystkim, co mi jest potrzebne. He is the Son of God. On jest Synem Bożym. He is the eternal God in the flesh. On jest Bogiem wiecznym w ciele. He is my Jesus. On jest mój Jezus. What you believe about Jesus. To, co ty wierzysz, jeśli chodzi o Jezusa. Please remember this. Proszę, zapamiętajcie to teraz. What you believe about Jesus. To, co wierzysz, jeśli chodzi o Jezusa. Determines whether you are a Christian. Decyduje, czy jesteś chrześcijaninem. Do you understand? Czy mnie zrozumieliście? Many people like Jesus. Wielu ludzi lubi Jezusa. They recognize him. Przyznają mu rację. A great man. Wielki człowiek. A great teacher. O, wielki nauczyciel. Some even say he worked miracles. Niektórzy nawet przyznają, że uczynił parę cudów. But that's not enough. Ale to nie wystarczy. Jesus is more than a teacher. Jezus jest więcej niż nauczycielem. He is more than a figure of history. Jest więcej niż postacią historyczną. He is the divine Son of God. On jest Bożym Synem. And he came in the flesh. I On przyszedł w ciele. Emmanuel. Emmanuel. God with us. Bóg z nami. And what you need. I to, co potrzebujemy. What the world needs. To, czego świat potrzebuje. Is Jesus. To Jezus. Jesus Christ. Jezus Chrystus. The same yesterday. Ten sam wczoraj. And today. I dziś. And forever. I na wieki. Do you believe that? Czy wierzycie w to? It is true. Bo to jest prawda. There is power in his name. Jest moc w imieniu Jezusa. Mark chapter 16. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale. These signs shall follow them that believe. Takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. In my name. W imieniu moim. In my name. W imieniu moim. Not in your strength. Nie o swoich siłach. Not in the strength of your denomination. Nie o siłach swojej denominacji. In the name of Jesus. Lecz w imieniu Jezusa. In my name. W imieniu Jezusa, w moim they imieniu shall cast out devils. Będą wypędzać demony. They shall speak with new tongues. Będą mówić innymi językami. That's from Jesus. I to jest od Jezusa. And he said, it's in my name. On mówi to w moim imieniu. It's in his name. To amen. W jego imieniu. Amen. When the disciples first went out for the work of the Lord. Kiedy apostołowie po raz pierwszy wyruszyli, by czynić dzieło Pańskie. They went out in the authority of his name. Poszli w autorytecie jego imienia. He sent out 70. Wysłał 70. And then he sent out the 12.
12, a potem tych 12, and he gave them power and authority, i dał im moc i autorytet, to cast out devils, aby mogli wypędzać demony, and to cure diseases, aby mogli uleczać chorób, and to heal the sick, aby mogli heal the sick, i aby mogli leczyć, uzdrawiać chorych. He gave them the authority. On dał im taki autorytet. They didn't have it. Oni go nie mieli. He had it. To on miał to. And he gave it to them. I dał im to. Thank God, there is still power in His name. Dzięki Bogu, że jest ciągle moc w imieniu Jezusa. If we are driving down the highway, if Nita and I are driving down the highway, kiedy ja i moja żona jedziemy sobie autostradą, and I'm driving fast, i ja jadę trochę szybko, and something happens, i coś się stanie, immediately she says, natychmiast moja żona mówi, Jesus, 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 Jezu, Jezu, Jezu. That's our prayer, isn't it? Taka jest modlitwa nasza, tak? That's our hope. To jest nasza nadzieja. That's our authority. To jest nasz autorytet. I cannot change anything by my name. Ja niczego w swoim imieniu zmienić nie mogę. But by His name. Lecz w Jego imieniu. Remember those seven sons of Zecca. A pamiętacie tych siedmiu synów Z Cewy, przepraszam, z Cewy. That's my Polish problem. Siedmiu synów z Cewy w Dziejach Apostolskich. They saw Paul casting out demons. Widzieli Pawła, jak wypędzał demony. And people were surprised. A ludzie się dziwili. So they said, we can do that. Oni mówią, no to my też tak możemy zrobić. And so they tried. No i próbowali. And the demons, a demony, said, Jesus we know. Mówią, Jezusa to my znamy. And Paul we know. No, Pawła też znamy. But who are you? Ale wy kto tak? Kim wy jesteście? That would happen to me. I takie coś by się też mi stało. I cannot do anything in my strength. Bo ja niczego o mych siłach nie mogę. But he has given us the authority of his name. Lecz on dał nam autorytet swego imienia. Stay under the covering of his name. Zostań pod osłoną jego imienia. Use the name of Jesus. Używaj imienia Jezusa. He told you to. On powiedział, byś to czynił. We have authority. Mamy w nim autorytet, władzę. In his name. W imieniu Jezusa. We have the authority. Mamy władzę. Of his name. W jego imieniu. What did he say? Co on takiego powiedział? He that believeth on me. Ci, którzy we mnie uwierzą. The works that I do. Będą czynić dzieła, które ja czyniłem. And greater works than these shall you do. I nawet większe niż to będą czynić. Because I go to my Father. Ponieważ ja idę do Ojca. And whatsoever you will ask in my name. I o cokolwiek byście prosili w moim imieniu. That's the secret. I tu jest ta tajemnica. Whatsoever you will ask in my name. Co byście prosili w moim imieniu. The Father will give it to you. Ojciec wam to da. That's our authority. Oto nasz autorytet, nasza władza. How can we pray for healing? Jakże moglibyśmy się modlić o uzdrowienie? How can we pray for miracles? Jakże moglibyśmy się modlić o cuda? We can only do it through the name of Jesus. Możemy to czynić tylko w imieniu Jezusa. He gave us the formula. On dał nam tą formułę, jak to robić. First he said, he that believeth on me. Bo mówi tak, najpierw ci, którzy uwierzą we mnie. What does that mean? Co to w ogóle znaczy? I believe Jesus is the Son of God. Ja wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. I believe He is the Savior of the world. Wierzę, że On jest Zbawicielem świata. I believe He is my Savior. Wierzę, że On jest moim Zbawicielem. I believe He is your Savior. Wierzę, że On jest Twoim Zbawicielem. First of all, believe on Him. Po pierwsze, wierz w Niego. Don't question Him. Nie podważaj. Believe on Him. Lecz uwierz w Niego. Study the Scriptures. Postudiuj sobie Pismo Święte. Said they tell you about me. I mówi, te pisma mówią o mnie. Believe on Jesus. Uwierzcie w Jezusa. And then you shall do greater works. A wtedy większe dzieła czynić będziecie. Because I go to my Father. Bo ja idę do Ojca, mówił. Where is Jesus tonight? Gdzie jest dzisiaj Jezus? Somebody says he lives in my heart. Ktoś powie, żyje w moim sercu. And I understand that. Rozumie, co mówicie. But I have a bigger picture. Ale ja mam trochę większy obraz. I see him where he is tonight. Widzę, gdzie on jest dzisiaj. At the right hand of the Father. Po prawicy Ojca. In heaven. W niebie. He lives tonight. Żyje tam, jest dzisiaj. To make intercession for me. Aby wstawiać się za mną.
Every time I pray to the Father. Każdy raz, gdy modlę się do Ojca. I pray in Jesus' name. Modlę się w imieniu Jezusa. And so must you. I tak samo ty powinieneś. Believing on him. Uwierz w niego. Gives us his authority. To daje nam jego władzę. Amen. Amen. And then there is the peace of his name. A potem mamy też pokój w jego imieniu. I love John chapter 3. Kocham Ewangelię Jana, trzeci rozdział. God sent his son into the world. Bóg posłał syna swego na świat. Not to condemn the world. Nie aby świat potępił. But that the world through him might live. Aby przez niego świat mógł żyć, był zbawiony. If you don't have peace, it's going to be hard to live. Jeżeli nie masz pokoju, trudno się żyje. It's going to be hard to sleep at night. Trudno się śpi w nocy. Going to be hard to go to work in the morning. I ciężko się jedzie do pracy lub do szkoły rano. Troubles will follow you everywhere. A problemy idą za tobą wszędzie. But Jesus said, ale Jezus powiedział, my peace I give unto you. Mój pokój daję wam. Not as the world gives. Nie tak jak świat go daje. But it's my peace. To jest mój pokój. You know what real peace is? Wiecie, co to znaczy prawdziwie pokój? It's facing every devil of hell. To znaczy, że możesz się spotkać z każdym demonem piekieł. Facing all of the powers of death and darkness. Wszelką mocą śmierci. And being victorious. I być zwycięzcą. When Jesus faced the devil. When Jesus faced the devil, kiedy Jezus stanął, zmagał się z diabłem, he was not defeated. Nie był pokonany. He was victorious. Lecz był zwycięzcą. He said, "Take that." I mówi, zabieraj się. I can't do that. Ja takiego czegoś bym but nie mógł Jesus zrobić. Did. Ale Jezus może. And that gives me peace. I to daje mi mój pokój. I can tell the devil tonight. I mogę diabłu powiedzieć. Doesn't matter what you do. Rób sobie co tylko chcesz. You are already defeated. Ty już przegrałeś. I have not defeated you. Ja nie pokonam. Ja ciebie nie pokonałem. But Jesus has. Ale Jezus go pokonał. And I have the authority of his name. I ja mam autorytet w jego imieniu. And so I have peace in the name of Jesus. A więc mam pokój w imieniu Jezusa. The Bible talks about the peace of Jesus Christ. Biblia mówi o pokoju w Jezusie Chrystusie. That passes all understanding. Który przewyższa wszelkie zrozumienie. Do you understand what that means? Rozumiecie, co to znaczy? That means it's unreasonable. To znaczy, że to jest niepojęte. It's impossible. To jest niemożliwe. But it's true. Ale prawdziwe. Because that peace comes through Jesus. Bo pokój Christ. Ten pochodzi od Jezusa Chrystusa. The devil could not defeat him. Diabeł tego pokonać nie może. And he cannot defeat me. I nie może pokonać mnie. Because I have the peace. Bo ja the mam name of Jesus. Pokój w imieniu Jezusa. And then there is the prominence of his name. A zatem mamy Paul said, ważność czy prominencję jego imienia. Moment. He has a name higher than any other name. Jego imię jest wyższe niż wszelkie imię. Mamy wyższość, królewskość imienia Jezusa. Tak his name is higher than the mountains of Poland. Jego imię jest wyższe niż góry w Polsce. Higher than the Rocky Mountains of America. I wyższe niż góry skaliste Ameryki. Or the Alps of Germany. Albo wyższe niż Alpy w Niemczech. His name is above jego every imię name. Jest ponad wszelkie imię. I don't know anybody like Jesus. Ja nie znam nikogo takiego jak Jezus. I have some wonderful friends. Mam wspaniałych przyjaciół. Sometimes when I'm traveling, czasami kiedy podróżuję, I run across people who know my friends. Widzę ludzi, którzy znają moich przyjaciół. They ask me, "Do you know this person?" I pytają, czy ty znasz tą czy tamtą yes. osobę? Tak. Yes, I've known them all of my life. Tak, całe moje życie znałem. Really? Naprawdę. You know them. Ty znasz tego kogoś tam? Yes, I've been in their home. Ja mówię, nawet w jego domu byłem. I've eaten with them. Jadłem z nim. They've been in my home. A on był u mnie w domu. Really? Naprawdę. Oh, they are so important. O, to są tacy ważni ludzie. Oh, no. Nie. They're just regular people. To są zwykli ludzie. Let me tell you about Jesus. O, chcę wam o Jezusie powiedzieć. Jesus, his name is higher than any jego imię other przewyższa name. Wszelkie inne imię.
In America, there's a very famous chain of dry goods stores, department stores. W Ameryce jest taka znana sieć sklepów. They're named after their founder, the man who started the company. To są sklepy, które się nazywają, ich nazwa pochodzi od nazwiska założyciela, właściciela. Mr. J.C. Penney. Pan J.C. Penney. At one time, i pewnego razu, he had as many as 1,000 department stores. Posiadał już 1,000 tych sklepów. Everybody knew the name J.C. Penney. Każdy zna nazwę J.C. Penney. One day, i pewnego dnia, an elderly lady, starsza pani, was shopping in one of those stores. Robiła sobie zakupy w jednym z tych właśnie sklepów. She picked up two or three items. Jakieś tam trzy rzeczy włożyła do koszyka. And she went to the counter to check out. I poszła do kasy, aby zapłacić. A young man was taking care of her business. I tam młody człowiek się nią zajął. And as she was paying, i kiedy płaciła, she said, young man, mówi, młody człowieku, do you know my husband? Czy ty znasz mojego męża? He said, I'm sorry, I don't know who your husband is. Who is your husband? On mówi, nie mam pojęcia, kim jest pani mąż? She said, his name is J.C. Penney. A ona mówi, no mój mąż nazywa się J.C. Penney. He said, then everything is yours, it's free. On mówi, no to właściwie wszystko weź za darmo, to jest twoje. Because of his name. Z powodu jego imienia. A number of years ago we were at a convention for our church. Parę lat temu byliśmy na takiej konferencji naszego kościoła. About 20,000 people were there in Portland, Oregon. 20 tysięcy ludzi zjechało się do Portland w Oregon. And as most wives do, i jak to w większości u żon bywa, Nita went shopping. Moja żona wybrała się tam na zakupy. And as she is shopping, i kiedy robi sobie zakupy, she sees an elderly lady, zobaczyła pewną starszą panią, and immediately she knows who she is. I od razu wiedziała, co to za pani. She is there with the convention as well. Była też na tej konferencji. And they both get to the counter about the same time. No i w tym samym czasie stanęły w kolejce do kasy. The lady asked Nita, i ta pani zapytała mojej żony Nity. Are you here with the convention? Jesteś tu też na konferencji? Nita said, yes, ma'am. A Nita odpowiada, tak. She said, well, you may know my husband. A ona mówi, to może znasz mojego męża. Nita knew her husband. A Nita znała jej męża. She said, my husband is Raymond Carlson. A mówi, mój mąż nazywa się Raymond Carlson. He was at that time the bishop, the general superintendent. W tamtym czasie był naczelnym presbiterem, czy biskupem Assembly of God. Of all of the Assemblies of God. Całego Assembly of God. And of course, i oczywiście, she recognized this woman, że moja żona poznała tą kobietę. Because she was Mrs. Raymond Carlson. Bo ona była panią Raymond Carlson. Recognized. Ona ją rozpoznała. Because of the name, the reputation of her husband. Z powodu reputacji imienia jej męża. We need to be known. I nas powinni rozpoznawać. By the name of Jesus. Z powodu imienia Jezusa. How is that possible? Jak to jest w ogóle możliwe? Jesus told us how. Jezus powiedział nam jak. This is how they will know that you are my disciples. Oto po czym ludzie poznają, że uczniami mymi jesteście. By the love that you have one for another. Jeśli miłość wzajemną będziecie mieć. Amen. Amen. And then I like to think about the presence of his name. I teraz chcę też powiedzieć o obecności jego imienia. He said, where two or three are gathered together in my name. On mówi, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w moim imieniu, there shall I be also. Tam ja również jestem. Did you come in Jesus' name tonight? Przyszedłeś dziś w imieniu Jezusa? I hope you didn't come to hear a boy from Texas preach. Ja myślę, że nie przyszliście dzisiaj tutaj słuchać jakiegoś chłoptasia z Teksasu. I hope you came in the name of Jesus. Ale że przyszliście tu w imieniu Jezusa. He said, if you come together in my name. Bo on mówi, jeśli przyszliście w moim imieniu, I'll be there. To ja będę tu. This world is dark. Świat jest ciemny. This world is full of trouble. Ten świat jest pełny problemów. Our lives have many difficulties. A nasze życie napotyka wiele kłopotów. That's the way life works. Tak właśnie wygląda życie.
And we have church. Ale mamy Kościół. So we can come together in the name of Jesus. I możemy się zebrać razem w imię Jezusa. I promise you this on the authority of the Lord's word. I to wam mogę obiecać w imieniu, w autorytecie władzy Jezusa. Something happens in this place. Że coś dzieje się w tym miejscu. When we come together in the name of Jesus. Kiedy schodzimy się w imieniu Jezusa. You came to find a boyfriend. Jeżeli tu przychodzisz, żeby chłopca tu znaleźć. You may be disappointed. No to mnie rozczarowałaś. If you came to find a wife. Jeżeli tu przychodzisz, żeby żonę sobie znaleźć. You may be disappointed. No to jestem bardzo rozczarowany. If you came for dinner, we may not have dinner. Jeżeli przyszedłeś tu na kolację, to But może dziś nie być kolacji. We have Jesus. Ale mamy Jezusa. What else do you need? Czegoż więcej potrzeba? If you have Jesus. Gdy masz Jezusa. We can go out these doors. Możesz wyjść przez te drzwi na zewnątrz. Better than when we came in. Lepszym niż tu przyszedłeś. Amen. Amen. We can leave this place Możemy odejść because z tego miejsca, ponieważ of the presence of Jesus. Obecność Jezusa tu jest. Thank God for church. Dzięki Bogu za Kościół. The Lord's church. Za Kościół Pański. I declare tonight this is the Lord's church. Ja to wyznaję, ogłaszam dziś, oto Kościół Pański tu jest. It's not the pastor's church. To nie jest Kościół pastora. It's not the deacon's church. To nie jest Kościół należący do jakichś diakonów. It's the Lord's church. Ale Kościół Pana. And he has assigned them to be our shepherds. A on, Pan, wyznaczył ich, aby nam duszpasterzyli, czy byli naszymi pasterzami. If we'll follow the plan. If we'll follow the plan that Jesus gave us. I jeżeli pójdziemy za tym planem, który Jezus ma dla nas. We can have heaven on earth. My możemy mieć jak niebo na ziemi. Have you ever been in that kind of church service? Byłeś kiedyś na takim nabożeństwie? Where heaven came down. Gdzie normalnie niebo stąpiło na ziemię. You didn't want to leave. Że aż się pójść do domu nie chciało. What a blessing. Że było takie błogosławieństwo. Because the Lord was Z powodu obecności Pana. An American described church like this. Amerykanie opisują Kościół w taki sposób. He said hell is an unending church service without God. Że piekło to niekończące się nigdy nabożeństwo, na którym nie ma Pana Boga. Heaven A niebo is God without a church service. To jest Bóg, który jest nawet to jest Bóg poza nabożeństwami kościelnymi. When we come together here Po prostu jesteśmy razem. We come to meet Jesus. Przychodzimy spotkać Jezusa. So that when we go out this door, I kiedy wychodzimy przez te drzwi, we have more of him than when we came to in. Mamy go więcej niż gdy przyszliśmy. I believe this is heaven on earth. Wierzę, że to jest ten moment, gdy niebo jest na ziemi. Jesus is real. Jezus jest kimś realnym. And he is our savior. On jest naszym Zbawicielem. A true story just happened in America. Prawdziwa historia wydarzyła się niedawno w Ameryce. Some robbers, some violent men. Pewien rabuś, taki bardzo agresywny człowiek. Broke into a family home in America. Włamał się do jednego mieszkania w Ameryce. Began to beat on the mother and the father. Zaczął bić mamę i tatę. Planning to rob them. I planował obrabować tych ludzi. They had a little girl about Ale five. Oni mieli malutką dziewczynkę, która miała 5 lat. She ran and hid behind the couch. I ona uciekła i schowała się za tapczan, za sofę. The police came. I kiedy policja tam wpadła, captured the robbers. Złapali tego bandziora. Rescued the family. Uratowali rodzinę. And one of the police officers. I jeden z policjantów Found the little girl behind the Znalazł couch. Tą malutką dziewczynkę za sofą. He got her out. Wyciągnął ją. Told her everything is okay now. Powiedział, że wszystko już jest w porządku. And the little girl looked up at this police officer. A ta malutka dziewczynka spojrzała na policjanta. Somehow she must have known he was a Catholic. Chyba wiedziała, że to katolik. And she said to him, Bo mówi do niego tak. Is Jesus still on that cross? A czy Jezus jest ciągle na krzyżu? And the police officer said, "Well, yes, A he is still there." Oficer mówi, "Tak, mamy tam Jezusa na krzyżu." She said, "No, he isn't." A ona mówi, "Nie, Jezusa tam nie ma." What do you mean, the officer? A ten oficer się zapytał, "O co tobie chodzi?" She said, "When I was behind the couch." Ona mówi, "Wiesz, kiedy byłam tam za tą sofą." He came and sat down beside Wiesz, że Jezus siedział tam ze mną? And told me everything I powiedział mi, że wszystko będzie dobrze. She said, "He's not on that cross." Nie ma go na krzyżu, mówi.
Thank God he's not on that cross. On nie jest już na tym krzyżu. Amen. Amen. He said, I will go with you to the end of the world. On mówi, pójdę z wami choćby na koniec świata. That includes the back of the couch. A to również jest za sofą. That includes every place of trouble. To jest wszędzie, w każdym miejscu problemu. Lo, I am with you always. O, to jestem z wami. Even to the end of the world. Aż do skończenia świata. Can you say amen? Czy możecie powiedzieć amen? Thank God for Jesus. O, let's thank God for Jesus. Dziękujmy Bogu za Jezusa. There is no name. Bo nie ma innego imienia. Given among men. Danego ludziom. Whereby we must be saved. Przez które moglibyśmy być zbawieni. But the name of Jesus. Jak imię Jezus. They're telling us today. I dzisiaj nam mówią. Oh, there are many ways to heaven. O, jest tyle dróg do nieba. This afternoon. Dzisiaj po południu. I received notice on my Facebook. Otrzymałem taki liścik na Facebooku. A lady who was a member of my church in the 1980s. Kobieta, która była członkinią jednego z moich zborów w 80-tych latach. Spoke of a sermon that I preached in that church at that time. Wypowiadała się na temat kazania, które mówiłem w tamtych latach. In those days. W tamtych czasach. Many Americans were marching and protesting. Wtedy wielu Amerykanów szło w tych marszach protestacyjnych. Because we could no longer have prayer. In school. Bo sprzeciwiano się modlitwom w szkole. We could no longer have Bible reading in school. Nie można już było w szkołach czytać Biblii. And so there was a lot of protesting. I wtedy wybuchło wiele różnych protestów. The Lord spoke this to my heart. Pan przemówił wtedy do mnie. And I told my church. I powiedziałem do mojego zboru. Let's don't protest. Nie chodźcie na te protesty. God has a much bigger plan. Bo Bóg ma jeszcze większy plan. You see, the day is coming. Mówię, przyjdzie taki dzień. That's what I told them then. Wtedy im to powiedziałem. The day is coming. Przychodzi taki dzień. When many religions. Kiedy wiele różnych religii. Will have the same privileges in America. Otrzyma takie same uprawnienia w Ameryce. That Christians do. Jakie mają dziś chrześcijanie. And then we will not know. I wtedy nie będziemy już wiedzieć. Who is going to be praying over our children? Kto modli się nad naszymi dziećmi. Or what Bible they are going to use to teach our Albo children. Jakiej Biblii, czego oni używają, żeby uczyć nasze dzieci. It's not the school's job to teach Bo our nie children. Jest zadaniem szkoły uczyć nasze dzieci. It's our job. Modlić się, ale to jest nasza robota. I believe that. Tak wierzę. I believe with all of my heart. Wierzę całym moim sercem. Jesus is the only way to heaven. Że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. Do you understand what I'm saying? Czy zrozumieliście mnie, co ja teraz do was powiedziałem? There is only one door, Jesus said. Są tylko jedne drzwi, mówi Pan. And he said, I I on tymi drzwiami jest. I believe. I ja w to wierzę. We are challenged, we are attacked on every hand. Rzuca się nam wyzwanie. Jesteśmy atakowani z różnych stron. But we still have Jesus. Ale mamy ciągle Jezusa. He's not on the cross. On nie jest na krzyżu. I said he's not on the cross. Powiadam wam, że nie ma go na krzyżu. He is at the right hand of the throne Siedzi of God in heaven. Siedzi po prawicy tronu Bożego w niebie. That's bigger than the United Nations. A to jest większe niż ONZ. That's more powerful than the EU. To jest potężniejsze niż Unia Europejska. Powerful than any government in the world. I jest większy od każdego rządu na tym świecie. He is at the seat of power tonight. On siedzi na miejscu mocy dzisiaj. And he represents me. I reprezentuje tam mnie. I said he represents Powiadam me. Wam, on mnie reprezentuje. I have an advocate with the Father. Mam adwokata u Ojca. I've got more than a lawyer in heaven. Mam kogoś dużo więcej niż prawnika. I've got the Father's only begotten Son. Mam Syna Bożego. At the throne of God. Przy tronie Bożym. And he's on my side. A on jest po mojej stronie. And he's on your side. On jest po twojej stronie. What the world needs now. To co świat dziś potrzebuje. Is Jesus. To Jezus. Amen. Amen. Can we pray? Wstańmy do modlitwy. Father, we thank you tonight. Panie, dziękujemy Tobie dzisiaj. For the greatest gift the world has ever received. Za najpiękniejszy dar, jaki kiedykolwiek świat otrzymał. 2000 years ago, you looked out
from the glory of heaven. 2000 lat temu spojrzałeś z chwały niebios. And saw the darkness of the earth. I ty widziałeś tą ciemność tego świata. And you said it is time. I powiedziałeś, oto czas. The time was fulfilled. Czas się wypełnił. And you sent forth your son. Syna swego posłałeś. Made of a woman. Syna, który narodził się z kobiety. To be the savior of the world. Aby był zbawicielem świata. Isaiah said. Izajasz powiada. Those who have sat in darkness. Ci, którzy przebywali w ciemności. Are now seeing a great light. Teraz zobaczyli światłość wielką. Jesus is the light. Jezus jest światłością. Jezus jest moją światłością. Jesus is our light. Jezus jest naszym światłem. Jesus is the light of Ustronie. Jezus jest światłością świata. The light of Poland. W Ustroniu, w Polsce. And the light of the world. I światłością świata. Thank you, Father, for Jesus. Dzięki Ojcze za Jezusa. And thank you, Jesus, that you came. Dzięki Tobie, Jezu, żeś przyszedł. And thank you, sweet Holy Spirit. Dziękujemy Ci, kochany Duchu Święty. You are still telling us about Jesus. Że ciągle o Jezusie nam mówisz. The name above every name. Że mówisz o imieniu ponad wszelkie imię. At the name of Jesus. Niebiańskie imię Jezus. Every knee shall bow. Każde kolano się zegnie. And every tongue shall A każdy confess. Język wyzna. That Jesus Christ is Lord. Że Jezus Chrystus jest Panem. To the glory of God. Dla chwały Ojca. Fill our hearts and our minds with your presence. Napełnij nasze serca, umysły Twoją obecnością. Lord, make yourself known here tonight. Panie, objaw siebie dzisiaj tutaj na tym miejscu. May we know. Abyśmy poznali. You are the Lord of glory. Ty jesteś Panem chwały. You are the Lord of life. Ty jesteś Panem życia. And you are the Lord of light. Ty jesteś Panem światłości. Shine on us tonight, Lord. O, oświeć nas dziś, Panie. Shine on us tonight. Świeć nad nami. Say unto us, Lord. O, przemów do nas dziś, o Panie. Say unto us. Przemawiaj do nas, Panie. I am the Lord. Ty, ja jestem Panem. I am the Lord. Ja jestem Panem. If you hear me tonight. Jeśli słyszysz mnie dzisiaj. I am your hope. Jestem Twoją nadzieją. I am your life. Jestem Twoim życiem. And I am your light. Jestem Twoim światłem. Thank you, Jesus. Dzięki, Jezu. Thank you, Father. Dzięki, Ojcze. Bless your church. O, błogosław Twój Kościół. And bless your people. Błogosław Twój naród. Thank you, Jesus. Dzięki, Jezusowi. We honor your name tonight. O, wywyższamy Twoje imię dzisiaj. We honor your name. O, wywyższamy Twoje imię. Amen. Amen. Amen.